Cześć, witam Was wszystkich. W dzisiejszym odcinku, znów po takiej lekkiej przerwie, chciałbym dokończyć pewną serię na swoim kanale. Serię, która składała się z 4 odcinków. Być może niektórzy pamiętają cykl filmów pod tytułem Naprawiam kosiarkę spalinową swojego teścia. Tam naprawiałem Wikinga MB505, w tamtej chwili 20-letniego, na chwilę obecną 21-letniego, gdyż jest to maszyna z 99 roku. Naprawiałem tam ją w dość takim strasznym stanie, czy nieco parę rzeczy silnika trzymało się po prostu na jakichś drutach, trytkach, innych takich rzeczach. Jakoś tam doprowadziłem ją do stanu i oddałem ją swojemu teściowi i to jest dokładnie ten egzemplarz kosiarki. To jest właśnie ten Wiking, który brał udział w tamtych testach i na chwilę obecną jest on zepsuty. Przepracował niecałe 7 godzin przez cały sezon. To naprawdę niewiele cały sezon, ponieważ kosiarkę oddałem do użytku już przecież prawie rok temu. Wielu użytkowników 7 godzin nabija podczas 2 koszeń tak naprawdę. No to się zdaje, jednak troszkę się chodzi z tą kosiarką. Skąd więc tak niski wynik? No niestety jest to informacja smutna troszkę dla mnie, no nawet nie trochę, ponieważ wkrótce po nagraniu niestety teść zmarł i no nie był w stanie więcej użytkować kosiarki. Nie jest to takie oczywiste, ponieważ miał 55 lat, wcześniej był zdrowy, umarł, nie wiem czy to się mówi potocznie czy fachowo, na tak zwany zawał serca, po prostu nagle, spontanicznie, bez żadnych wcześniejszych objawów. Przyczyna przez późniejszy czas długo stała. No i troszeczkę czynnik ludzki pomógł tutaj w tym, że jest ona na chwilę obecną uszkodzona, no ale myślę, że uda nam się ją naprawić, no a potem jakoś zakończyć jej historię, gdyż całej serii nie będzie sensu kontynuować bez głównego bohatera, którego gdzieś tam w 7-8 odcinku może bym przedstawił, ale no niestety już mi się to nie uda. Dobrze, rozkręćmy coś, skończmy ten smutny fragment. Co jest usterką w tym silniku? Otóż objawy są takie, gdy próbowałem ją ostatni raz uruchomić, nie ma wyczuwalnego punktu sprężania. Silnik jest taki nijaki, po prostu obraca się z jednakowym oporem, więc po prostu coś jest nie tak z kompresją. Wtedy wykręciłem świecę zapłonową i zauważyłem, że coś jest nie tak z zaworami. W silniku dolnozaworowym jest ta zaleta, że można obejrzeć zawory przez otwór od świecy. Niewiele tam widać, chciałbym to pokazać kamerą, ale niestety światło sprawi, że nie będzie tam po prostu nic widać. Często zawory poruszają się nie w dziwny sposób, są otwarte 2 jednocześnie, co po prostu sprawia, że tłok wypycha nam kompresję silnika przez albo kolektor ssący, albo po prostu do tłumika. Także tutaj jest problem. Aby przyjrzeć mu się dokładnie, trzeba zdjąć głowicę silnika, a niestety w tym silniku wymagane jest zdjęcie mackownicy zbiornika, osłony silnika i dopiero wtedy można zdjąć głowicę, co właśnie teraz w międzyczasie próbuję zrobić. Myślę, że to jest przede wszystkim nasz punkt odniesienia, aby zobaczyć, co jest nie tak z naszym silnikiem. A pod pokrywą naszego silnika niecałe 7 godzin pracy, tak jak widać tutaj na kole magnesowym jest troszkę złogów takiego brudu, również jest on poupychany już tutaj gdzieś po zakamarkach naszego silnika, tutaj w pobliżu regulatora obrotów. Można spojrzeć również tutaj, jak w dolnej części on jest przybrudzony przy miarce oleju, troszkę by się miarka wyciągnęła, także ten olej nakapał z miarki. Poza tym silnik był wszędzie szczelny. Również tutaj jest przybrudzony, a przypominam, że oczywiście on cały był czyszczony myjką ciśnieniową, więc był zupełnie czysty. Więc to wszystko, co tu widzicie, jest efektem 7 godzin pracy. Cóż, zobaczyłem jeszcze bardzo ciekawą rzecz. Zablokowana jest przepustnica od obrotów silnika w gaźniku. Nie rusza się ona kompletnie. Po prostu, gdy kosiarka stoi długi czas, tak się może zdarzyć. Nie powinno się zdarzyć, ale ponieważ ona stała w warunkach podobnych, które panują u mnie na warsztacie, więc wysoka wilgotność powietrza, długi czas postoju, no i po prostu ona sobie w tej pozycji się zblokowała. Niestety troszkę jest zgubne odpalanie kosiarki w takiej pozycji, ponieważ ona zaraz po odpalaniu
spaleniu, przypominam, po długiej przerwie z zimnym olejem, już nie jest to najnowszy silnik, odpali i od razu wejdzie na maksymalne obroty i może na nich pozostać, jeśli przepustnica jest zblokowana dość mocno, przez długi, długi czas. Dlatego dobrym nawykiem po takiej przerwie zimowej w starszych silnikach jest sprawdzenie właśnie, czy ta przepustnica się rusza. Ja ją tu ruszę teraz palcem na siłę. O! Teraz zblokowała się w tej pozycji. O! Już powoli, powoli się rusza. To jeszcze nie jest to, co trzeba. Ok, teraz pracuje jak trzeba. Jeszcze minimalnie się blokuje. Można się troszkę posilić w takim przypadku czymś z zewnątrz, jakimś preparatem typu WD-40. Później ona sama od środka lekko przesmaruje się benzyną. Ale jest to bardzo ważne, ponieważ odpalanie na takich maksymalnych obrotach regulator nie zadziała i ona będzie pracować na maksymalnych możliwych obrotach przez dłuższy czas, póki sama się jakoś tam przepustnica pod wpływem drgań nie odblokuje. A tak zadziała nam regulator i zaraz po odpaleniu te obroty zmniejszy. Natomiast tak jak widać, problemem tego silnika jest to, że niepoprawnie otwierają się zawory, zwłaszcza ssący. W każdym silniku czterosuwowym nie ma takiej możliwości, żeby były otwarte dwa zawory przy cylindrze jednocześnie. No chyba, że są cztery zawory na cylinder, no to wtedy jest to dozwolone, ale w silniku z dwoma zaworami na cylinder jest to absolutnie niedozwolone. Zawór wydechowy, wydechowy to ten poniżej. Biegnie tutaj do tłumika, ssący tutaj prowadzi do kolektora ssącego. Wydechowy zawór otwiera się i zamyka normalnie. Co ważne, pracuje on również zgodnie z cyklem pracy silnika czterosuwowego, czyli rozrząd jest ustawiony poprawnie. Teraz powinno być ssanie. Nie, jednak nie ten cykl. Teraz jest ssanie. Nie ten suw w każdym razie. O, tu teraz widać, że delikatnie otwiera nam się zawór wydechowy, zamyka, teraz jest sprężanie, praca i ponownie otwarty zawór wydechowy i wszystko od nowa. Więc rozrząd jest ustawiony poprawnie, ale jest problem tutaj z zaworem ssącym. A ja go spróbuję wcisnąć. O, teraz powinno się go dać wcisnąć. O, skoczył, czyli wychodzi na to, że po prostu się zawiesił. Czasem w silnikach Brixen Straton tylko i wyłącznie zdarzało się, że wypadało gniazdo zaworowe, które gdzieś tam się kątowało i blokowało nam zawór ssący lub wydechowy. Tu coś takiego się nie stało. Chodzi po prostu na to, że podobnie jak z przepustnicą gaźnika, gdzieś przez to, że ten silnik bardzo długo stał z otwartym tym zaworem, z włączonym, po prostu on się gdzieś tam zawiesił. Widać zresztą, że ten silnik długo nie pracował. Tutaj w narożnikach są jakieś takie zaczątki jakby pleśni. Widać po prostu, że już dawno tutaj nie był ten silnik odpalany. Tak samo jest dużo czegoś takiego, takiej substancji w okolicach zaworu wydechowego. Jest tutaj troszkę nagaru, zarówno na tłoku, jak i na głowicy, no ale to przez to, że ten silnik jest jeszcze fabryczny, prawdopodobnie nikt tu nigdy remontu nie robił, no i pewnie już powoli wysiadają tutaj pierścienie. I cóż, tak naprawdę, przepustnica już się rusza, zawór ssący również pracuje, otwiera się i zamyka po tym tylko pojedynczym wciśnięciu, więc wiele serwisów, wielu użytkowników skręciłoby to wszystko na nowej uszczelce głowicy z powrotem i jeśli od razu by zaczęli kosiarką pracować, być może te usterki już nigdy by nie wystąpiły. Czyli tak naprawdę po tych 7 godzinach pracy nic wielkiego się z kosiarką nie stało. Podejrzewam, że gdybym to wszystko poskładał, odpaliłaby ona bez problemu. Jednak czuję taki lekki niedosyt, ponieważ zrobiliśmy, no słowo zrobiliśmy jest tutaj słuszne, gdyż ja to nagrywałem, ale wy to wszystko oglądaliście, także to było też takie wspólne przeżywanie. Zrobiliśmy tutaj naprawdę wiele. Zajrzeliśmy do przekładni napędowej, naprawialiśmy tutaj te ruszające się panele, regenerowałem tutaj linkę, koło przednie naprawiałem, które było źle. Cały osprzęt silnika został rozkręcony, wszystko zostało wyczyszczone, silnik został dokładnie umyty. Ale nie zajrzeliśmy tutaj do środka i to właśnie teraz bym chciał uczynić. Zobaczyć, jak ten silnik po takim stażu wygląda w środku. Jeśli będzie w porządku, to może jakieś pierścienie, coś i poskładam go z powrotem. A jeśli będzie źle, to może coś innego. Myślę, że o tym finalnie wy zadecydujecie. W każdym razie zdemontuję tutaj jeszcze kilka elementów. Przede wszystkim rzeczy, które mnie niepokoją. Wydawało mi się, że przy odpinaniu zbiornika od wężyka paliwa, jakbym dostrzegł ze 2-3 krople wody, które wylały się z tego wężyka. Jest to trochę niepokojące, więc chcę tu również zajrzeć do wnętrza gaźnika. Ok, to rozkręcę go jeszcze trochę. Filtr powietrza był wymieniany nowy, przepracował 7 godzin.
wygląda tak, o, całkiem znośnie. Myślę, że przedmuchanie i mógłby pracować dalej. Także jeśli chodzi o filtr powietrza, nie wygląda to tutaj źle. Dużo gorzej jest z gaźnikiem. Przede wszystkim zamienniki uszczelek, no i tak są oczywiście do wymiany, ale lekko się tutaj uszkodziły. Zakładałem wtedy dwie sztuki przy demontażu filtra, przy demontażu obudowy filtra powietrza, mimo tego, że robiłem to bardzo delikatnie i proszę spojrzeć, to jest najgorsza rzecz. Nic dziwnego, że przepustnica stała. No i z jednej strony, tak jak powiedziałem, to wszystko przepłukałoby się na skutek benzyny, która ma właściwości rozpuszczające podczas pracy tego silnika. Może nie od razu, ale na pewno byłoby to wszystko czyste. No ale jednak niedobrze, gdy nasz silnik zżera coś takiego podczas pracy. Więc tak jak powiedziałem, można zrobić coś na szybko, ale znacznie lepiej jest czasem się czemuś przyjrzeć dokładnie. Ogólnie wszędzie jest taki nalot pleśni. W kolektorze ssącym również, tam na początku to widać. Po zdemontowaniu układu wydechowego tłumika również widać tutaj taki biały nalot. To wszystko jest spowodowane prawdopodobnie wilgocią, w której po prostu przebywał ten silnik. Zajrzę jeszcze teraz do gaźnika. Rozstawię tutaj statyw. Mamy go na dół. Nie chwiej się. Tak jak mówiłem, spodziewałem się, że będzie tam w środku troszkę wody. No już widzę, że jest masakra. O ja pierdzielę. No i to jest po prostu coś niemożliwego. Nie wiem, czy po prostu to zostało nalane, paliwo z jakiejś bańki popłynie z pospryskiwaczy, no bo tutaj ewidentnie od dłuższego czasu była po prostu woda. Cały gaźnik jest bardzo mocno zabrudzony. Być może nawet nie uda się go po prostu doczyścić, więc może być po prostu problem. Być może będzie tutaj potrzebny nowy gaźnik. I być może to był powód, przez który kosiarka już potem nie chciała się uruchomić. Póki jakieś były resztki paliwa jeszcze w dyszach, we wszystkim, ona odezwała się, odpaliła. Po zgaszeniu nie dziwię się, że już po prostu nie chciała zapalić. Także no, z takim szanowaniem. Pamiętacie zresztą, jak przed rokiem wyglądał ten gaźnik, jaki był czysty. Także no, to teraz w środku to jest jakaś po prostu rzeźnia. Jeśli chodzi o spód naszej maszyny, aha, jeszcze przed tym zdemontowałem cewkę zapłonową razem z licznikiem godzin, aby po prostu gdzieś tutaj tego nie rozerwać. Nie wiem, czy będę to montował z powrotem, czy nie, ale na razie to zostawiłem w jednej części. Wszystko tutaj dokładnie wyczyściłem przed oddaniem. Oczywiście tutaj już nikt tego nie przypilnował. Była nowa piasta, nowy pasek, nowy nóż. Zaraz się tym elementom przyjrzymy z bliska. No tak jak widać, to wszystko, co tu było wyczyszczone, ta osłona była wymieniana na nową. Wszystko to jest oczywiście zabrudzone i nie wygląda już wcale tak nowo. Więc mimo, że remont był przed 7 godzinami, to nie wygląda to tak, jakby to tutaj ktoś po prostu zaglądał. Co ważne, koła dalej są w porządku, łożyska są sprawne. Nie powiedziałem tego wcześniej, ale również zapadki, mimo że pracują troszkę głośno, to wciąż działają i w jednym, i w drugim kole, więc ten smart tutaj nawet po pół roku, ponad półrocznej przerwie wciąż jakąś tam funkcję pełni. No i oczywiście naprawa kosza również w podobny sposób jak wcześniej naprawa kosiarki. Więc aby teraz zdemontować silnik, trzeba zdemontować nóż, piastę, pasek, co teraz właśnie uczynię. Piasta napędowa, jak było widać na filmie, zeszłaby z użycia jakiejkolwiek siły. No jeśli ten element ściąga się często i jeszcze przy okazji przesmaruje tutaj smarem, nie ma żadnego problemu z jego zdemontowaniem, on nie jest aż tak pasowny. Niestety, gdy to się zaniedba, no to wtedy zaczyna się robić dramat. Jeśli chodzi o nóż, był kupowany 7 godzin temu przed oddaniem kosiarki teściowi. Nowy, oryginalny, produkcji Viking. No i jest on powierzchownie zardzewiały, no ale to oczywiście normalne. Jeśli w kontakcie z trawą farba naszego noża się zedrze, no to jest po prostu taki powierzchniowy nalot. Przed wyważeniem, naostrzeniem należy go oczywiście wyczyścić, aby wynik nie był zakłamany. I pojawia się wiele pytań na forum. Jak często taki nóż należy ostrzyć? Są tacy, co ostrzą dosłownie co 2 sezony, jeśli mają zadbany trawnik. A tutaj proszę spojrzeć. 7 godzin pracy i nóż w fatalnym stanie. Ta strona jest chyba jeszcze gorsza. Wiem, że ciężko to troszkę na kamerze pokazać. Wyostrzenie nie jest takie, jakbym chciał, ale po prostu jest ta krawędź tutaj mocno stępiona i tak naprawdę ten nóż
O, tutaj proszę spojrzeć, jaka poszarpana. Ten nóż już 3 godziny temu na pewno nadawał się na ostrzenia, nawet 4. Więc jeśli trawnik jest zniszczony, jeśli równamy kretowiny, kosimy patyczki, drobne gałęzie i inne tego typu sprawy, to nóż jest do ostrzenia co 2 porządne koszenia, więc co 3 godziny pracy. Tak to właśnie wygląda. A tak to wygląda w środku po zdemontowaniu. Oczywiście uszczelka między misą olejową a blokiem kompletnie zniszczona. W środku, tak jak widać, tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Nie wiem, czy to jest taki osad oleju, czy to jest po prostu jakaś degradacja tego aluminium. To by było znacznie lepiej widać, gdybym po prostu wyczyścił tą misę. A ponieważ olej został spuszczony na zimnym oleju i to również głównie przez przechylenie, no to tak jak widać, nie wyleciał tutaj dokładnie. No ale mimo wszystko można zwrócić uwagę, ile tu jest pewnego rodzaju śmieci, opiłków po wszystkich zakamarkach w każdej części silnika. I to nie jest tylko w tym silniku. Praktycznie każdy silnik, jak rozbieram, kilkuletni, coś takiego po prostu gdzieś tutaj w narożnikach się upycha przez te wszystkie przegródki, przez które ten olej dokładnie nie wyleci. Po prostu gdzieś przez brak filtra oleju oczywiście w takim silniku. Gdzieś po prostu tutaj takie brudy zawsze zalegają, ale to tutaj... To straszna masakra. Ciekawe, co tutaj się stało. Rozrząd tutaj jest cały, z tego co widzę. Regulator obrotów również jest w porządku. Czy tutaj się go teraz da wyjąć? Niestety nie, jeszcze nie. Aha, przecież się nie obraca, no bo jest tutaj zębatka. Starszy silnik, zatem zębatka jest jeszcze metalowa. Obrócę sam rozrząd. Ok, tu teraz powinien się wydostać. Wszystkie zęby są całe, z tego co widzę. Krzywki również. Czy działa nam tutaj mechaniczny odprężnik? Działa, również nie ma z tym problemów. Tutaj oczywiście bez problemu te zawory teraz będą się poruszać. I ssący, i wydechowy, chociaż ssący z takim jednak troszeczkę oporem z racji tego zabrudzenia. No i cóż, najważniejsza rzecz, zdemontuję tutaj płok z korbowodem. Zobaczymy, w jakim stanie są pierścienie. Tak wygląda ładnie wyczyszczona misa olejowa. Teraz jest wszystko w porządku. To, co tutaj mi się nie podobało, okazało się, że z jakąś degradacją po prostu aluminium. To nie występuje normalnie w silnikach Quantum, więc nie wiem po prostu, co tutaj się działo, czy po prostu jakaś substancja była w oleju kiedyś, coś. No ciężko wszystko odczytać, gdyż silnik ma po prostu ponad 20 lat. Jeśli jest oryginalny w tej kosiarce, to teściu też nie był pierwszym właścicielem, z tego, co mi się udało dowiedzieć, ale po prostu to nie wygląda tak, po prostu jakby to miało być fabrycznie. Kolejna sprawa, wał akurat nie czyściłem. Tutaj wydaje się wszystko w porządku. Nie ma żadnych zarysowań. W niektórych modelach Quantum, jeśli silnik jest mocno wypracowany, to gołym okiem w tylnej części widać takie ranty, gdzie pracowała po prostu panewka wraz z korbowodem i wtedy po prostu silnik cały czas regularnie stuka podczas pracy. Tutaj coś takiego nie występowało. Wał jest całkiem w porządku, no ale na pewno gdyby go zmierzyć dokładnie, to również podejrzewam, że to już nie byłoby okrągłe, tylko by byłoby po prostu jajo. Kolejna sprawa, korbowód tutaj również bez jakichś tam żadnych rys. Gołym okiem tutaj też nie widać zużycia, wytarcia tego korbowodu. Zresztą on raczej podczas pracy nie wydawał żadnych niepokojących dźwięków. Tutaj przechodzimy do gorszych rzeczy. To jest tłok tej kosiarki. No, tak jak widać, w sumie wygląda strasznie. No, cały jego bok jest po prostu porysowany. Może w ten sposób będzie mocniej widać te ryski. Nad pierwszym pierścieniem również widać, że tam po prostu... Wszystko jest czarne, wygląda to również strasznie. Również są zarysowania, które nie zeszły przy pierwszym kontakcie. Przy pierwszym kontakcie te czarne ślady również między pierścieniami sugerują to, że po prostu już tutaj przechodziła kompresja z tego pierwszego pierścienia. No i najciekawsza rzecz, pierścień jest po prostu zapieczony, ten pierwszy. On powinien się tutaj luźno poruszać, tak jak tutaj się dzieje w tej części, a tutaj on po prostu jest kompletnie zblokowany. Niemal od początku tutaj zamka, tutaj cały czas on jest zapieczony, zblokowany. Po obwodzie będzie widać dopiero, w której części on tutaj jest odpuszczony. To samo drugi pierścień. Drugi pierścień tu jest luźny. Tu pracuje tak, jak powinien.
Tu również jego końcówki, właściwie jedna końcówka, są zapieczone, chociaż ten drugi nie jest akurat tak źle. No ale jak wciskam tutaj w tej części, no to tutaj tego elementu tutaj nie da mi się poruszyć. Pierścień olejowy porusza się sprawnie, także no to wszystko zapieczone. Wygląda po prostu bardzo źle, na pewno ten silnik zużywał olej, co było również widać, jak go odpaliłem na ostatnim, czwartym filmie, że tak lekko zadymił. No i oczywiście blok, również tutaj szału nie ma. Gdzieś tutaj przed chwilą mi się udało takie fajne zrobić, czy to pod światło może. O, teraz mam takie w miarę fajne ujęcie, jak to po prostu wygląda z bliska, jak on jest zarysowany tam w tej ostatniej części. Dlatego, gdy na naszej grupie pada temat remontu silnika, wiele osób po prostu taki remont odradza. No bo kurczę, trzeba tak naprawdę by wymienić ten blok, bo jeśli tutaj włożymy nowe pierścienie, niewiele to po prostu pomoże. O, tutaj bardzo fajnie to wszystko widać, a na zarysowanie tego wpłynęło wiele rzeczy. Przede wszystkim te drobne cząsteczki brudu wytartego aluminium w silniku, które po prostu przez długi, długi czas tutaj krążyły. Być może zaniedbania, jeśli chodzi o szczelność układu dolotowego, czystość filtra powietrza. Tutaj po zakamarkach również widać inne brudy, które były podobne do tych z misy olejowej. No i tak prawdę mówiąc, silnik, który mógł jeszcze popracować, tak naprawdę na chwilę obecną można uznać, że nadaje się do wyrzucenia. Może wiele osób ciekawi jeszcze, w jakim stopniu były zużyte pierścienie. Na górze pierścień pierwszy, na dole pierścień drugi. I na zakończenie jeszcze zawrót sący, już rękawice zdjąłem, troszkę się pobrudzę. W sumie przy wyjęciu go wyszedł ze sporym oporem, skrobały się same tutaj wszelkie zanieczyszczenia, także nic wielkiego tutaj nie widać, tu jest troszeczkę rdzy. Po oczyszczeniu gniazda oraz tutaj zaworu pracowałbym prawdopodobnie dalej. Cóż, jak można to podsumować? Lepiej było nie zaglądać do środka. W środku ten silnik nie wygląda wcale tak dobrze, jakby mógł. Nic w tym dziwnego, ponieważ tak jak już wspomniałem, nawet ostatnio, gdy poskładałem to wszystko w całość, było widać lekką chmurę dymu przy odpaleniu. Myślę, że podczas pracy również ona powoli się pojawiała. Wszystkie te zapieczenia to oczywiście również skutek tego, że kosiarka długi czas stała. Te pierścienie wyszły z lekkim oporem, były po prostu w takiej rdzawej mazi i po prostu gdybym to wszystko teraz oczyścił, no to one już pracowały i po jakimś czasie pracy również by się poruszały. No ale z racji zarysowań tłoka, cylindra, zużycia już tych pierścieni, po prostu silnik miał prawo zużywać olej. A naprawa tego byłaby po prostu droga na chwilę obecną, dlatego nikt o zdrowych zmysłach w dzisiejszych czasach, jeśli chce ktoś robić to zarobkowo, nie bawi się w remonty silników samemu, dla doświadczenia, dla frajdy, dla uczucia, że coś udało się naprawić. Jak najbardziej polecam coś takiego sobie zrobić, naprawić, jeśli nie rozchodzi się o pieniądze, o doświadczenie. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to żadnego sensu. Uszczelki, uszczelniacze, uszczelki pod pokrywę zaworów, pierścienie, tak naprawdę tłok, korbowód, no wymiana bloku, ponieważ tutaj szkoda takich nowych podzespołów wkładać, no i to już przekracza. Podejrzewam, że koszt zakupu nowego silnika, zwłaszcza jeśli liczymy to wszystko z blokiem, a nie jest on idealny, już tu wykręcałem urwaną śrubę, kolektor ssący musi być doszczelniony silikonem, ponieważ jest tam spory luz, także cóż, no chyba się tego nie uda zrobić. W każdym razie mam taki pomysł. Sami zdecydujcie, co mam z tym wszystkim zrobić. To rozbierałem brudne, ponieważ to i tak, jeśli chciałbym wyremontować, trzeba wszystko dokładnie wyczyścić, więc zdecydujcie. Czy mam ten silnik uruchomić, kupić nowe pierścienie, uszczelki, uszczelniacze, no bez oczywiście bloku, no bo to jest bardzo duży koszt i raczej bez zakupu tłoka. Czy mam go w ten sposób wyremontować, pomalować i zobaczymy, czy to coś dało i może na jak długo to dało, czy przełożyć, to jest opcja druga już, czy przełożyć do tej maszyny jakiś inny silnik. Może jakiegoś Brixa serii 750, może jakiegoś małego Brixa, chociaż raczej by to nie miało sensu, gdyż jest to dość szeroka kosiarka. Może jakąś Honda GCV 160, co raczej byłoby dość trudne, ale dałoby się to zrealizować. Po prostu, czy wyremontować w miarę rozsądku z niezbyt dużymi kwotami, czy włożyć tutaj coś innego, zupełnie innego niż Brix Straton Quantum, czy po prostu krok trzeci, może ktoś lubi, ponieważ ostatnio znalazłem silnik Wozapa, no już jakiś czas temu,
w którym to niszczył swoją kosiarkę, uruchomił ją bez oleju i czekał, aż po prostu się zatrze. Jednak zrobił to bardzo niedokładnie i tak naprawdę do końca nie wiemy, czy ona zdążyła się zatrzeć. Więc krok trzeci, przy może w stylu WhatsAppa mam tutaj po prostu skręcić ten silnik w miarę oszczędnie i spróbujemy go zatrzeć, ale tak prawdziwie, na maksymalnych obrotach. Spróbujemy tutaj urwać korbowód, aż po prostu wyjdzie bokiem i dopiero wtedy coś tutaj przerzucimy. No nie wiem, troszkę masakryczne wyjście, ale... Ale no nie wiem, może niektórym się to podoba, nie, może niektórzy to lubią. Dodam z ciekawości ten punkt do ankiety, a może akurat przejdzie. Także sami zdecydujcie, co z tą maszyną będzie się dało dalej zrobić. Finalnie będę chciał ją po wszystkim zrobić i sprzedać. Prawdopodobnie, ponieważ ogólnie teściowa, która teraz przejęła pałeczkę po zmarłym teściu, pielęgnuje ogród, będzie używać kosiarki spalinowej. Chcę po prostu czegoś lekko lżejszego, może troszeczkę mniejszego. Po prostu to ta jej się wydaje taka troszkę toporna kosiarka. Źle jej się nią prowadziło już, także nie wchodzi tutaj ten model w grę. Będę tam musiał zorganizować coś innego. Nie jest mi już ta kosiarka potrzebna i tak już mam tyle kosiarek dla samych filmów, dla samego posiadania, że po prostu jest to szczyt głupoty. Także zdecydujcie, jeszcze raz powtarzam, co z tym wszystkim zrobić. Na razie składam to do kartonu, czekam na odpowiedzi. No i cóż, dajcie znać w komentarzach, czy film podobał się, czy nie. Zapraszam do pozostałych filmów, a przede wszystkim do 4-odcinkowego cyklu, w którym wcześniej ten silnik wydawało mi się, że skutecznie usprawniłem na wiele godzin pracy i lat. Trzymajcie się, na razie.